spotykamy się tutaj w tym miejscu, gdzie jest, gdzie są gromadzone różne rzeczy, zbiórka tych wszystkich środków potrzebnych dla Ukrainy w tej chwili. Wczoraj wysłany został pierwszy transport, 10 palet pojechało do magazynu wojewódzkiego, stamtąd właśnie dalej na Ukrainę, a dzisiaj wysyłamy transport, mam nadzieję, że nie ostatni, że będą kolejne transporty do miasta Tarnopol. Mamy przygotowane kilka palet za naszymi plecami. To jest odpowiedź nasza na zapotrzebowanie, które otrzymaliśmy z Tarnopola. Na tyle, na ile udało się w szybkim tempie zgromadzić te wszystkie potrzebne rzeczy, zgromadziliśmy i wysyłamy, ale to nie będzie ten załadunek i wyładunek gdzieś tam na granicy czy przed granicą na południu Polski. Jedziemy z tym załadunkiem, z tymi paletami do Mielca. W Mielcu kupiliśmy dwa agregaty prądotwórcze, 32 kW i 52 kW, 120 tysięcy złotych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczyliśmy. I tam dojedzie samochód z Tarnopola. Wyładujemy te palety, załadujemy te zakupione agregaty prądotwórcze i ten transport pojedzie na Ukrainę. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za taką pozytywną bardzo odpowiedź ze strony naszego społeczeństwa. Przyjeżdżają tu osoby fizyczne, które przywożą te potrzebne rzeczy, organizacje pozarządowe, firmy. Z transportem też nie mamy żadnego problemu. Transport z tego magazynu do magazynu wojewódzkiego zapewnia Państwowa Straż Pożarna. Została uruchomiona infolinia, bo te informacje były takie rozproszone. Jest jeden numer telefonu znany Państwu, pod którym można dzwonić i uzyskać pierwsze informacje. Szkoda, że tej infolinii jeszcze nie mamy w języku ukraińskim, bo ta tutaj pani Ania, pani prezes zapewnia to infolinię osobiście, ale ta nasza infolinia no, jest w języku polskim. Czasami ta bariera językowa jest no jednak duża. Chciałbym również podkreślić, że ci pierwsi uchodźcy dotarli do nas w poniedziałek. Zakwaterowanie mają tutaj w hostelu Wigry, ale to wszystko rotuje, to się wszystko dynamicznie zmienia, bo każdego dnia przyjeżdżają tutaj osoby, które są wkwaterowywane i zaraz tutaj Związek Ukraińców pomaga ich rozlokować po mieszkaniach. Tworzymy tą bazę mieszkań, bazę również miejsc pracy. Spotkałem się z przedsiębiorcami, również z Izbą Przemysłową Gospodarczą, z Radą Gospodarczą i poprosiłem ich o zgłaszanie wolnych miejsc pracy dla tych osób, które będą chciały osiąść tutaj na dłużej i podjąć zatrudnienie w naszych firmach. Przygotowujemy ulotkę i ta ulotka jest w druku. Mam nadzieję, że dzisiaj zostanie wydrukowana po to, żeby w tej ulotce Ukraińcom przedstawiać pewne informacje, które im będą służyły w pierwszych dniach pobytu w Suwałkach. W hostelu Wigry gdzieś tam około 40 osób, może ponad 40 osób przewinęło się. Na dzień dzisiejszy mamy, z rana dzwoniłem, 26 osób. Ubyło, przybyło, gdzieś więcej jest dzieci niż osób dorosłych. Tym dzieciom organizujemy zajęcia. Wczoraj w Starej Łaźni były takie zajęcia poprowadzone, dzisiaj też. No, chcemy zaopiekować się jak najbardziej. Ukraina cieszy się, że mamy takiego sąsiada jak Polska. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że Ukraina i Polska będzie tak połączona tymi wydarzeniami, które ostatni tydzień są na Ukrainie. Chcę powiedzieć, że teraz mamy gdzieś ponad 100 osób, które przyjechali do Suwałk. Już tam gdzieś 20-30 osób są zarejestrowane. Jeszcze nie wiemy, którzy, bo niektórzy ludzie mieszkają tam, Polacy sami przywożą i oni mieszkają gdzieś w mieszkaniach. Polacy nie wiedzą, gdzie iść dalej. Dlatego jeszcze powiedział pan prezydent, będą rozdrukowane ulotki z adresem i tam na tych ulotkach będzie gorąca linia już w języku ukraińskim. Niestety tylko w języku ukraińskim, bo teraz w tym biurze, który pracuje na Kościuszki 71, wolontariusze, tych, którzy przyjechali z Ukrainy, moje znajome, moje przyjaciółki, które pomagają mnie w takich sprawach z Ukraińcami, ale oni nie mogą dogadać się jeszcze z innymi ludźmi z Polski, bo w ogóle nie rozmawiają po polsku. No, ale damy radę.
Już pierwsza osoba, która przyjechała, pierwsza rodzina z trójką dzieci, matka, ona już idzie w poniedziałek do pracy, dziecko idzie do prywatnej przedszkola, nie wiem do której, ale ktoś to załatwił, bardzo dziękuję. Bardzo chcę podziękować tym ludziom, którzy prywatnie wyjeżdżają, po prostu w jakikolwiek dzień, nocą, czekają na tych granicach, czekają, kiedy ludzie przejdą to przejście graniczne, oni potem ich karmią, przywozą, jeszcze potem jakoś opiekują 1-2 dni. Bardzo dziękuję tym ludziom, którzy dali swoje mieszkanie, naprawdę wspólny lodówką, z pościelu, z kockami. To jest, no powierzcie mi, kiedy ja to wyjechałam w 2014 roku, ja mogę sobie wyobrazić, ile to kosztuje, nie w sensie finansowym, a w sensie w takim emocjonalnym, moralnym i tak dalej. Mam nadzieję, że to przetrwa niedługo, ale wszyscy, którzy przyjechali do Suwałk, którzy już u nas zarejestrowani, pragną do pracy iść już od jutra. Dlatego oni będą takim ciężarem dla suwalszczan, że oni pójdą pracować i to jakaś taka wdzięczność będzie i miastu Suwałki, i urzędu Suwałki, i Polsce całej, która tak bardzo operatywno to wszystko zrobiła i uporządkowała. Dziękuję. Sława Ukrainie. Sława Ukrainie. Na chwilę obecną mamy w hostelu 26 osób, z czego 9 to są dzieci. Tak jak wcześniej prezydent zaznaczył, mamy cały czas rotację. Tak naprawdę od początku przebywa tylko jedna rodzina, 4-osobowa. W hostelu przebywają same kobiety z dziećmi, nie mamy żadnych mężczyzn. Są zakwaterowani w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, w zależności jaka jest wielkość rodziny. Mają zapewnione wyżywienie, śniadanie, obiad i kolację. Rozstawione są pojemniki z różnymi, powiedzmy, cukierkami, ciastkami, takimi drobiazgami, które tutaj mieszkańcy dostarczają, bo część też jest artykułów takich, nazwijmy to, troszeczkę szybciej psujących się, więc te docierają tutaj w pierwszej kolejności dla tych osób, które właśnie w hostelu mogą z tego skorzystać. Warunki myślę, że są bardzo dobre. Staramy się też zapewnić dla nich jakieś zajęcia. Wczoraj właśnie tutaj odbywały się zajęcia dla chętnych dzieciaczków w Starej Łaźni. W dalszym ciągu poszukujemy środków na zakup suszarki, no bo jednak jest tych 20 parę osób i tych rzeczy mają bardzo mało, więc praktycznie no, prane są na wieczór, żeby z rana można było z nich skorzystać, więc ta suszarka jest niezbędna. Także tego poszukujemy. Jeżeli by ktoś chciał, to proszę o telefon do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mamy w magazynie przygotowanych do wysyłki 25 już postreczowanych gotowych palet z różnymi produktami. Kolejnych około 5 jesteśmy w trakcie kompletowania. Dzisiaj jedzie oprócz tego Tarnopola wysyłka do magazynu przeładunkowego w Białymstoku. Mam nadzieję, że około 15 palet uda się dzisiaj wysłać. Pomoc straży pożarnej, ale też pomoc prywatnych osób, które mają środki transportu. Oczywiście namawiam do dalszego wspomagania nas, zarówno w formie pracy, w formie wolontariatu. Funkcjonujemy również w soboty i niedzielę, codziennie od godziny 8 do 18. Mieszkańcy Suwałk przychodzą i pomagają, co nas bardzo cieszy. Chciałem bardzo podziękować za to. No i namawiam do tego oczywiście, żeby przynosić też rzeczy w dalszym ciągu, szczególnie dla dzieci, od niemowlaka do starszaka, mówiąc kolokwialnie. Od odżywek, poprzez środki higieniczne, środki czystości, ubranka, szczególnie ciepłe ubranka. Potrzebna nam jest też odzież dla mężczyzn. Ciepła, termoaktywna, kurtki, buty, trapery, skarpetki, czyli wszystko to, co się może przydać w polu.